Dzień dobry Państwo, witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam bardzo serdecznie moich widzów i dziękuję bardzo za oglądalność. Czas podsumować wczorajszą galę. Prime MMA 3. Tak. Co tam się działo? Walk było wiele, mnie interesowało tylko kilka. No i te walki co mnie interesowały. No to takie kozaki dostali Bęcki. Mianowicie najpierw Adrian Cios, potem Rataj, potem Pająk, no i na końcu największy kozak Lasik. No tak, bo on to w ogóle kojaz. No i właśnie Lasik dostał największe Bęcki, jako historyczna pierwsza polska walka w budce telefonicznej. Szkoda, że maluba nie przegrała, ale najbardziej rozczarowała mnie walka na początku Gali, czyli tarzan kontra kaimano. No kurde, liczyłem, że tam będzie łagodny od pierwszej sekundy, a oni się tak tam biegali, są po tym ringu, i tam się za wiele nie działo. Nie no wygrał kaimano tymi kopnięciami, no ale czy, to, czy na to ludzie liczyli? Wątpię. Tam miał być ogień, jak na innych galach, nie, w innych walkach. No, także chłopaki spapugowali sobie też tą walkę w budce telefonicznej od innych federacji zagranicznych. Ciekawe, co jeszcze wymyślą mnie. Może w Kaszlaku walka, jak w Rosji, nie?